pół cala, 3/4 cala, calówka, może półtorej calowy klucz. Jak go dobrać, w jaki sposób odczytywać tabelę, jak zrozumieć, co to maksymalny moment obrotowy i kiedy się go stosuje, a co oznacza roboczy zakres momentu obrotowego. Czy 8.8 to jakiś nowy software ewentualnie, czy ASTM to jakaś organizacja, o której nie do końca jeszcze wiedzieliśmy? Może tak. Przybliżę to i jeszcze parę innych ciekawych aspektów związanych z kluczami udarowymi. Na przykładzie Chicago Pneumatic. Zapraszamy.